kochany, witam Was serdecznie i zapraszam do małego hola zakupowego. Będzie to hol z zakupami ubraniowymi. Jesienny, bo jesienny, ale wiecie, to nie są takie zakupy, które kupiłam tylko, a czy rzeczy, które kupiłam tylko z myślą o jesieni, ale tak po prostu moje ostatnie zakupy. A tak wyszło, że jesienne, no bo jesień za oknem. I cóż, zacznę może od dodatków. Pierwszymi dodatkami, które kupiłam, są suweniry, które właściwie kupił mi Tomasz na wakacjach, jak byliśmy i już wróciliśmy. Pierwszy to jest taki wisiorek z taką właśnie perełką. Bardzo, a czy na Majorce to wszystko kupione. Bardzo proste, z takich czarnych rzemyczków, z taką małą jedną perełką. Tam było strasznie dużo pereł w każdym sklepie, nie wiem, czy one tam tanie, czy popularne. Ja jeszcze się nie czuję w tym wieku, żeby nosić sznury pereł jakoś, tak chyba nie jest moja estetyka. Ale taka, co wzięłam, taka mała, krótka, czarna, na czarnym sznurku, taka perełka wygląda dosyć fajnie, nowocześnie, będzie do wielu rzeczy pasować, także to jest to. Plus mała, słodka bransoleteczka z takimi kwiatuszkami. Ona jest taka biała, z takiej porcelany, z takimi kwiatkami niebieskimi. Nie wiem, tak mi się kojarzy morsko i wakacyjnie. I może ją zostawię na ręce. I co? I no i co? I może teraz buty. To tylko te dwa suweniry sobie przywiozłam z wakacji, także szału nie ma. Jedziemy z butami. Tak, dla mnie jesień to są wygodne przede wszystkim kozaki, długie kozaki, które mogę nosić zamiast na przykład rajstop, że nienawidzę rajstop absolutnie. Ja całe moje życie mam walkę z tym, że większość kozaków takich normalnych z polskich sklepów nie pasuje na moją łydkę. Niestety mam bardzo szeroką łydkę. Padło to prawie po roku na moim kanale po prostu i no i cóż, jedynym sklepem, którego zawsze jak wejdę, to są jakieś kozaki, które włożę moją młydę i są niedrogie jeszcze do tego, jest sklep Primark, czyli Primark, jak to woli. Tak, buty tam nie są jakieś rewelacyjnej jakości, natomiast są stosunkowo naprawdę niedrogie i są naprawdę zawsze modne, bo oni te takie najnowsze trendy zawsze podpatrują i coś tam robią, jakieś ściemy i no i także można zawsze coś kupić. Kupiłam dwie pary kozaków, każda po 22 funty, także naprawdę spoko, nie? Pierwsze to są płaskie kozaki wysokie, zaraz za kolano, ze sztucznego zamszu. Płaskie, a czy w takim malutkim obcasiku i takie troszeczkę w takim mini jakby szpic. Bardzo są fajne, mega wygodne, już nie byłam 2 albo 3 razy w pracy. Tak jak mówię, zaraz za kolano, trochę śmierdzą Chińczykiem, wiecie, takimi tymi chińskimi butami, ale może to jeszcze wywietrzeje. Są rozpinane na całej długości, jedna rzecz, która mi się bardzo tutaj nie podoba, to jest ta guma taka rozciągliwa na całej długości. No ale rozumiem, że też przez to jeszcze więcej kobiet w co włoży nogę łydę, chociaż one są na mnie za szerokie. A na mnie naprawdę żadne buty nie są za szerokie, także one są naprawdę mega szerokie. No i co, są bardzo, bardzo wygodne. No jak się ma tam nogi blisko siebie trzyma, to nie widać tej gumy. Jak się nogi rozkłada, to się różne rzeczy dzieją. Przy tym na przykład widać gumę. Nie ciągniemy tego tematu, bo brzmi coraz bardziej dziwnie. Ale tak, te kozaki polecam, 22 funty. Nieważne, zmienimy po prostu. Drugie kozaki, nie jestem się dwóch podnosić. Podniosę jednego, ale wiecie o co chodzi. To są kozaki jeszcze dłuższe. One na moich nóżkach lądują gdzieś prawie w połowie uda się kończą, bo są dużo za kolano. I tak, tym razem na obcasiku, takim bardzo, bardzo wygodnym słupku, zaokrąglony czubek, ale nie jest taki strasznie, ale lata 90. bardziej, lata, takie lata 70. mi się kojarzy ten krój, czyli bardzo na topie. Tym razem rozpinany na wysokości kostki, więc bardzo wygodnie się je zakłada. Z tyłu jest takie jakby rozcięcie, więc ewentualnie można je zagiąć, ale ja uwielbiam tak jak są. Jak wiecie, jako to nie jest super, bo tu już na przykład tu mi się jakiś tutaj sznurek puścił, nie? Dzisiaj dużo opuszczania, nie wiem o co chodzi, ale jak widzicie są bardzo szerokie, są bardzo wygodne, już chyba 2 albo 3 dni w nich byłam w pracy, także cały dzień na tych obcasikach i w ogóle nie boli stopa, nic się złego nie dzieje, także są naprawdę, naprawdę w porządeczku. Tu są jakoś tak usztywniane, więc tak nie zsuwają się, ale znowu są naprawdę bardzo, bardzo szerokie, aż troszeczkę nawet za szerokie dla mnie. Co znowu po raz kolejny bardzo rzadko się zdarza i co uwielbiam w takich kozakach, to jest to, że na przykład jak mam spódnicę do kolana w pracy, taką jaką ja miałam luźniejszą i mam takie kozaki za kolaną, to nie muszę mieć rajstop, bo po prostu one mi wszystko zakrywają, to co ma być zakryte, także są spoko. I trzecia para butów czarnych, zasłużonego zamszu z Primara, to są takie botki. One kosztowały 16 funtów i one są na takim słupeczku, a czy takie okrągłe mają przekrój, te obcasy takie śmieszne. One kosztowały tak jakby 16 funtów, mają frędzelki, są pip-toe, czyli bez paluchów i takie są za kosteczkę. Myślę, że do czarnych rurek... Coś mam kadle. Myślę, że do czarnych rurek będą idealne, takie lekko rokowego looku, także... 16 funtów coś miałam, że wezmę. Zobaczymy. Pewnie będę w nich chodzić. Kolejną rzeczą, która jest tym razem dla mnie nowością, chociaż nie nowością, są spodnie z Topshopa. Ja, ulubione moje jeans, po prostu na całym świecie są spodnie z Topshopa, nazwa Jamie Jeans. Po prostu mam je już chyba w 2 albo 3 kolorach. I to jest kolejna para moich Jamie Jeans.
Tym razem są to dziennie, James, one są tutaj z wysokim stanem, ale są to, uwaga, uwaga, dzwony. Tak, mam dzwony, są wspaniałe. Ja noszę akurat rozmiar 28, który wydaje się, jak tak się tutaj na to patrzy, dosyć niewielki, ale zaufajcie mi, każde wielkie dupsko w to wejdzie, bo one się naprawdę rozciągają, wiecie, działają trochę jak maćki wyszczuplające. Także wspaniałe są te dżiny. Są takie do pępka prawie, tak jak mówię, dosyć wysoki stan, bardzo ładny, jasno niebieski jeans, taki czysty lata 70 dla mnie. Bardzo długie, a czy długie? No długie, no jak dla mnie to długie, bo to jest 34, ale przez to są takie dłuższe. To są rewelacyjne do bardzo wysokich butów na koturnach, na obcasie. Nadaje ten look jeszcze bardziej takiego sznitu, jakby był, nie wiem, ale no, jak ja mówię, czekajcie, muszę się napić, bo mówię jak wariat. Tak jest z banka, gdzie miałam kubka. Dobra, jeszcze raz, idziemy. Dobra, są jasno niebieskie, są bardzo długie, przez to mogę nosić do nich wysokie buty, na przykład na koturnach, na obcasie, co wydaje mi jeszcze bardziej takiego sznytu jak Aniołek czy Arliego. Także są wspaniałe, bardzo lubię, były ze mną na wakacjach, chodziłam bardzo chętnie, są naprawdę spoko. Jeżeli jesteście bardziej okrągłe i chciałybyście ten swoją pupę i brzuch trzymać w miejscu na przykład, to wypróbujcie sobie naprawdę Topshop, Jamie Jeans i zdradzę Wam sekret, że ja zawsze kupuję używane na przykład na eBayu albo w jakimś takim miejscu, bo je można dużo taniej jest. Dużo to nie znaleźć niż nawet w Topshopie, ale idźcie sobie do Topshopa i poprzymierzajcie i weźcie mniejszy rozmiar niż Wam się wydaje, że jesteście, bo one się bardzo mocno rozciągają i fajnie nam ściągają ryzykowne partie ciała. Kolejną rzeczą jest sukienka, którą wzięłam tak z głupoty w TK Maxie, taka koszulowa całkiem, w krateczkę, a czy sukienka, to jest w sumie tunika, koszula, ja to noszę jako sukienkę, ale rozcięciem jest bardzo krótka, czy noszę to jako sukienkę, jak mam na tym płaszcz i wiem, że nie będę tego płaszcza na przykład ściągać, bo inaczej to rozcięcie sięga prawie tak do połowy pośladków, ale tak na całej długości jest rozpinana, materiał jest mega, mega, absolutnie mięciutki i firma to jest Dizzy Lizzy. To jest akurat rozmiar S, bo pani, która przede mną stała, wzięła mi M-kę sprzed twarzy i bardzo się zdenerwowałam. Ale kosztowało to około 12 funtów. Tak jak mówię, jest bardzo fajna, ma czy takie, wiecie, że można sobie podwinąć rękawki i sobie spiąć, można też je nosić jako długie, ale wydaje mi się, że to jest taki idealny jesienny kolor i wzór, taka krateczka. Bardzo fajna i mięciutka przede wszystkim i bardzo, bardzo przyjemna. Kolejną rzeczą, którą zakupiłam, jest kurtka w ogóle, mało ekscytująca rzecz, ale tak strasznie mi się spodobała. Kurtkę tą zakupiłam na Asosie. Firma to jest Urban Coat i ta kurtka kosztowała około 60 funtów, ale była z jakichś 200 po prostu przeceniona, także wiecie, wzięłam. Ma taki efekt niby, że to jest jak sztuczna skóra, jakby takie woskowane to jest. I tak, jest odpinany kaptur, ona ma zameczek, jest też zapinana, ma tutaj takie ściąganie, że można sobie podkreślić trochę talię. To jest taka trochę parka, ale taka trochę bardziej elegancka parka, powiedziałabym. Tak mówię, jest kaptur i do kaptura też jest jeszcze futerko, które tutaj, teraz trochę jeszcze odpięłam, bo jest za ciepło na futerko, ma bardzo ładny kolor. Także bardzo fajna, nie za gruba kurteczka. Jeszcze ostatnio była na stronie ASOS-a na wyprzedaży, chyba z 68 funtów. Także bardzo, bardzo ją Wam polecam. No i cóż, kurtka, mam kurtkę. Może ją ubiorę i Wam pokażę, jak wygląda, ale to wygląda normalnie, wygląda jak kurtka. Po prostu nie miałam, wiecie co, żadnej kurtki z kapturem. Wszystkie miałam jakieś takie ramoneski, albo płaszcze, albo coś, a potem trzeba gdzieś ubrać, bo pada deszcz. I nie miałam. Taka. Ładna dosyć jest, nie? Nie wiem, podoba mi się. Jest za ciepło, żeby w niej siedzieć, więc ja rozbiorę. Kolejną rzeczą, którą kupiłam, jest koszula, którą mam na sobie. Nie jestem całkiem nieostra jeszcze raz. Ona jest z H&M-u 12. To jest bawełniana. Ja coś mam w karle, przepraszam, umieram. Dobra, to jest koszula jakaś taka zwykła bawełniana, bardzo fajny, lekki, lejący się materiał. Ja mam akurat rozmiar 12 i ona kosztowała 13 funtów, ale jest no, fajna, zwykła rozpinana koszula, ale jest bardzo mięciutka, lekko przejrzysta. Tak jak widzicie, rękawy można sobie tutaj spiąć. I nie rozchodzi się na biuście, co jest rzeczą kluczową, chociaż teraz tak mam rozpiętą na biuście, ale chyba nie widać tego tak dramatycznie. Ma też rozcięcia z boku, jest trochę dłuższa, jest bardzo, bardzo fajna. Zwykła biała koszula, też nie ma co za białą koszulę, by mnie przepłacać, przynajmniej w moim wypadku, bo ja szybko brudzę, albo wrzucam do pralki z innymi kolorowymi rzeczami, albo czymś sobie pochlapię i mam plamy, których nie da się zmyć. Także ja nie inwestuję za bardzo białe koszule, ale zawsze jest fajnie, jest dobrze białą, ładną, pachnącą. Wiem, że Racka wypuściła bardzo ładną koszulę z firmą polską, chyba Ilesta się ta firma nazywa. Bardzo polują tą koszulę,
Aczkolwiek, sama koszula kosztuje 200 zł, a przesyłka do UK kosztuje chyba prawie 90 zł, także to jest dla mnie idiotyczne. A jak będę w Polsce i ta koszula jeszcze będzie w Polsce, to na pewno ją kupię. Pozdrawiam Radzką, jeżeli ogląda. Bardzo Cię kocham, wiesz o tym. Także cóż, mam nadzieję, że będę w Polsce, to jeszcze ta koszula będzie dostępna, a może kupię online i zamówię na mój adres polski. To jest, myślę sobie, po prostu przewiozę. Ale nie będę zamawiać przesyłki do UK, bo jest według mnie po prostu idiotycznie droga. No, no ale to nie nasza wina. Coś tu jeszcze mam, patrzę w tej torbie z Primara. Mam jeszcze mało ekscytujące skarpetki, podkolanówki i te żelowe wkładki do butów, także nie będę może się na tym rozwodzić. Coś jeszcze chciałam pokazać. Więcej chciałam pokazać. Jeszcze kupiłam sobie na lotnisku, jadąc na wakacje, okulary Miu Miu, na które strasznie polowałam. Nie planowałam zakupu okularów, a tym bardziej okularów Miu Miu, ale były na przecenie i ja zawsze je chciałam i bardzo po prostu jak je zobaczyłam, aż może tej szminki nie bardzo akurat, ale... No powiedzcie same, ja wiem, one są, nie wiem, mnie się podobają. To jest model o nazwie Noir, zawładną moim Instagramem, bo mam w nich zdjęć już z milion. Bardzo mi się podobają, może kolor niekoniecznie jest jakiś jesienno-zimowy, chociaż ja dam radę, wiecie. One są po prostu fioletowymi okularami z brokatem. Wiecie co, ja nawet nie lubię koloru fioletowego. Ja po prostu nie lubię fioletowego, ani nie lubię brokatu, ani nie lubię błyszczących rzeczy. Ale te okulary są tak absurdalnie piękne, że... Przepadłam. Nie wiem, czy mówiłam, że to jest model noir się nazywa, tak? Są piękne. Już bym chciała czarne takie, bardziej zimowe, ale... Piękne są i w ogóle nie chcę ich zdejmować. Mówi się, że jak się kupi drogie okulary, to się o nie bardziej dba. Mam nadzieję, że tak będzie i że na nich nie usiądę, bądź ich nie zgubię. Tyle. Kończę już ten filmik, bo teraz nic nie mam ochoty na nic robić, więc tylko się patrzeć w moją twarz w tych okularach. Tu są, tu mam lusterko i cały czas tam patrzę. Także kończę filmik, bo będę się patrzeć teraz na okulary. Dziękuję za oglądanie bardzo. Zapraszam do subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Nie, nie będę zdejmować teraz ich okularów, bo bardzo mi się podobają. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do komentowania. Dajcie znać, co jest waszym jesiennym niezbędnikiem i co sobie może zakupiłyście, albo co polecacie sobie mi, a czy raczej mi zakupić. Zapraszam do łapek w górę, jeżeli tylko wam się podobało. Boże, coś mam w gardle, naprawdę, umieram. Obym dożyła jutra. Trzymajcie do mnie kciuki, żebym dożyła jutra. Łapki w górę, jeżeli chcecie, żebym dożyła jutra. To są prawdziwe żebrolajki roku. Dobra, dzięki za oglądanie i do zobaczenia znowu, pa! No ja to już się nagadałam. Teraz czekam na wasze lajki, suby i komentarze. Dzięki, do zobaczenia, pa!